Dzień dobry, cześć. Witamy Was serdecznie na kolejnym webinarze CyberFolks. Dzisiaj będzie bardziej CyberStores, czyli o sklepach internetowych. Ja nazywam się Łukasz Badziak i pracuję przy projekcie Stores jako marketingowiec i promuję tę platformę sprzedażową. Natomiast dzisiaj będę jedynie tutaj pełnił rolę organizacyjną i przedstawię Wam naszego prelegenta, czyli Bartka Czubale, który na co dzień jest specjalistą do spraw e-commerce i doradza klientom w wyborze odpowiedniej platformy sklepowej, jak również odpowiada na ich pytania i rozwiązuje problemy. Na co dzień ma kontakt z klientami, także jest to jak najbardziej odpowiednią osobą, aby ten webinar poprowadzić. A porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, jakie są różne sposoby sprzedawania przez internet, jakie są ich wady, zalety, na co trzeba uważać, jak się przygotować do sprzedaży przez internet. Ten webinar zaplanowaliśmy sobie na około 45 minut prezentacji Bartka. Podczas tej prezentacji dostępny jest dla Was czat, na którym możecie zadawać pytania. Na czacie, jak widzicie, jest też obecna Sylwia, która będzie na bieżąco na te pytania odpowiadać. Natomiast jeśli jakieś pytania będą dotyczyć bezpośrednio prezentacji albo Sylwia nie będzie tutaj mogła na nie odpowiedzieć, to my je sobie tutaj zbierzemy i na koniec zadamy je Bartkowi, aby mógł Wam na nie odpowiedzieć. Webinar jest nagrywany, także tutaj wszystkie osoby, które się na niego zapisały, dostaną w ciągu kilku dni link do tego nagrania, aby mogły sobie ewentualnie odtworzyć to, co tutaj, tego, co się dowiedziały na naszym webinarze. No i właściwie ze spraw organizacyjnych to chyba tyle. W takim razie ja już oddaję głos Bartkowi, znikam na chwilę, pojawię się jeszcze na koniec na serii pytań i odpowiedzi. Życzę Wam miłego webinaru i ciekawie spędzonego czasu. Super. Dzięki Łukasz za wprowadzenie. Bardzo miło mi tutaj prowadzić ten webinar. Witam wszystkich obecnych. Jeszcze może powtórzę, mam na imię Bartek, nazwisko Czubala i na co dzień zajmuję się pomaganiem klientom w wyborze odpowiedniej platformy sklepowej. Przy tym doradztwie tak naprawdę też kieruję się potrzebami klientów, tak? Weryfikuję, na jakim etapie gdzieś tam zaawansowanie jest dany klient i jakie ma możliwości. No i względem tego staram się dostosować rozwiązanie sprzedażowe, które byłoby jak najlepsze dla danego klienta. Powiedzcie tylko, czy dobrze mnie słychać, żebyśmy mieli jakąś interakcję. Super, dobrze. Za cicho. No dobrze. Dobra, słychać, widać, super. Dobrze, więc zaczynamy. W skrócie na początku opowiem, jakie tematy podczas tego webinaru chciałbym poruszyć. Będę bazować tak naprawdę na moich doświadczeniach z rozmów z klientami w dużej mierze, bo mam z nimi styczność na co dzień. Porozmawiamy sobie o obawach, czyli tak naprawdę przed tym, co nas hamuje, żeby rozpocząć sprzedaż w internecie. Mówimy, dla kogo jest sprzedaż online i tak naprawdę dlaczego sprzedaż online, dlaczego jest tak naprawdę tak ważna. Oraz przedstawię dostępne modele sprzedaży online na konkretnych przykładach. Więc tak, zacznijmy, jak to się mówi, od początku i tak jak już wspomniałem, od tych obaw. Bo tak naprawdę decyzja o rozpoczęciu sprzedaży w internecie to też do łatwych nie należy. Może do łatwych należy w momencie, kiedy gdzieś tam sprzedajemy jakieś pojedyncze produkty na Oliksie czy Allegro, coś to nam zalega w domu. Natomiast jeżeli chcielibyśmy się zająć tym na poważnie i realnie czerpać z tego zyski, na pewno takie obawy u nas się pojawiają. Więc co nas podtrzymuje tak naprawdę przed budowaniem biznesu w sieci, budowaniem gdzieś tam pozycji swojej marki w sieci? Pierwszą kwestią na pewno są koszty początkowe, czyli tak naprawdę to, co musimy zainwestować też w same artykuły, w sam asortyment, bardzo często pochłania bardzo dużą część budżetu i zależy nam na tym, żeby te koszty początkowe w jakiś sposób też na wstępie ograniczyć. I niejednokrotnie właśnie myśląc o rozpoczęciu sprzedaży w sieci,
klienci, z którymi rozmawiam, właśnie wskazują ten punkt jako gdzieś tam taki ważny punkt, który hamuje jakieś tutaj podjęcie decyzji i wejście w tą sprzedaż online po całości. Natomiast postaram się podczas tego webinaru pokazać Wam gdzieś tam możliwości, które pozwolą ograniczyć te koszty i będą rozwiązaniem, które na pewno też pozwoli na to, żeby ten biznes w sieci zaczął rosnąć i się rozwijać. Drugą kwestią na pewno jest brak doświadczenia w sprzedaży online. Wielu z nas na pewno sprzedaje w sieci, tak jak już wspomniałem, no gdzieś tam sprzedawało w sieci pojedyncze produkty na jakichś tam platformach, tak zwanych marketplace'ach. Natomiast żeby wejść w taką sprzedaż online, tutaj niejednokrotnie może tego doświadczenia nam brakować, żeby podjąć po prostu tą decyzję, żeby do tej sprzedaży też tą sprzedaż zacząć prowadzić. Natomiast chciałbym pokazać Wam, że są tak naprawdę rozwiązania bardzo proste, intuicyjne, dostępne dla osób nietechnicznych, które pozwolą w prosty sposób tą sprzedaż rozpocząć. Brak wiedzy technicznej tutaj na pewno na etapie prowadzenia sklepu internetowego też może tego typu obawa tutaj też być jak najbardziej widoczna. I tutaj trzeba się zastanowić tak naprawdę, którą platformę wybrać i ja postaram się wskazać Wam odpowiednie rozwiązanie w tym obszarze, które pozwoli Wam uwolnić głowy od tego myślenia o tym, czy jak przykładowo sklep internetowy jakoś pod kątem technicznym będzie nie domagał, to czy to jakieś wsparcie będzie. Więc tutaj kluczowe jest tak naprawdę to, czy otrzymamy wsparcie podczas jakby realizacji tutaj tej sprzedaży online. No i ostatnim elementem gdzieś tam jest konkurencja, o której też klienci często myślą, rozpoczynając sprzedaż w sieci. No i tutaj widziałem dwa modele podejścia. Niektórzy z nas, czy część klientów tak naprawdę rozpoczynając sprzedaż w sieci no nie bierze pod uwagę tego, że jakby konkurencja w internecie jest zdecydowanie większa niż ta konkurencja gdzieś tam na lokalnym podwórku. Musimy się na pewno mierzyć z większą liczbą konkurencyjnych sklepów, konkurencyjnych biznesów i to musimy mieć na pewno na uwadze i to też może być takim czynnikiem hamulcowym. Ale z drugiej strony można też, mając tą świadomość, kreując swój biznes online, próbować dotrzeć do niszy, która gdzieś tam na pewno jest i na tej niszy właśnie się skupić. Więc to jest kwestia na pewno podejścia do tego, ale kluczowe jest zastanowienie się nad tym, do kogo chcemy tutaj trafić i na pewno będziemy w stanie gdzieś tam temu sprostać, budując biznes online gdzieś też różnymi kanałami sprzedaży. Dlaczego sprzedaż online? Tutaj też takie pytanie sobie zadałem i chciałem zacząć od omówienia perspektywy klienckiej, perspektywy tego, jak widzą to klienci w dzisiejszych czasach. Wziąłem tutaj pod lupę raport Genius z 2023 roku, w którym 79% z internautów wskazało, że regularnie realizuje zakupy właśnie w sieci. Więc to też jest, myślę, dosyć duży procent wskazujący na to, jak ten kanał sprzedaży rośnie i jak jest dla klientów ważny. 76% z klientów wskazało większą wygodę od takiego kupowania standardowego przy właśnie zakupie przez internet. Na pewno nie musimy ruszać się z domu, żeby dokonać zakupu. Artykuł, który zamówimy, dotrze w miejsce, w które chcemy. Możemy odebrać też produkt dowolnie, czy poprzez paczkomat, czy też stacjonarnie w domu, więc na pewno ta wygoda tutaj jest też kluczowa.
No i często korzystniejsze ceny też tutaj wpływają na to, że zdecydujemy się kupić dany produkt czy online, a nie stacjonarnie. Więc te elementy na pewno trzeba mieć gdzieś tą perspektywę klientów z tyłu głowy, jak chcemy wejść, jeżeli planujemy wejść do sieci z biznesem. Wydaje mi się, że to powinny być takie elementy, które powinny nas odrobinę gdzieś tam motywować do tego, żeby podjąć te rękawice. Natomiast przygotowując się do tej prezentacji, tutaj zapisałem sobie taką myśl, którą tutaj właśnie prezentuję na ekranie. Jeśli nie jesteś online, to jakby cię nie było. Okazało się, że to jednak ta myśl już została już wcześniej użyta przez Jimmy'ego Walesa, stworzyciela Wikipedii. Generalnie no, z perspektywy takiej czysto ludzkiej, no jest to dosyć gdzieś tam, może być smutny cytat, czy smutne stwierdzenie. Natomiast mając na uwadze perspektywę biznesową, jest ono jak najbardziej tutaj trafne. No bo tak naprawdę pojawiając się w sieci i też wychodząc do klientów poprzez tutaj internet, budujemy wiarygodność i zaufanie klientów. Prosty przykład. Zanim pójdziemy do fryzjera, do którego jeszcze nie chodziliśmy, włączamy Google, wpisujemy nazwę danego zakładu fryzjerskiego i weryfikujemy opinię. Na podstawie tych opinii decydujemy, czy idziemy, czy nie idziemy. Podobnie sytuacja ma się, jeżeli chodzi o sklepy internetowe. Bardzo często klienci właśnie bazują na tym, czy dany sklep jest widoczny w sieci, no i na tym, czy jakieś opinie o danym sklepie są w sieci widoczne. Więc myślę, że też warto na to zwrócić uwagę i to jest kluczowy element w kontekście właśnie tego, dlaczego warto sprzedawać w sieci. Zasięg. Mamy tutaj zasięg ogólnopolski, ogólnoświatowy tak naprawdę. Przy sprzedaży w sieci no, to nie my musimy do klienta wychodzić, tylko to klient znajduje nas, więc myślę, że to też jest gdzieś tam bardzo, bardzo ważny aspekt, dlaczego warto sprzedawać online. Automatyzacja procesów. Na pewno wiele procesów takich stricte sprzedażowych czy księgowych możemy przez tą sprzedaż w sieci właśnie zautomatyzować, przyspieszyć, zdecydowanie szybciej gdzieś tam realizować płatności, zamówienia i tak naprawdę też względem tego zasięgu, o którym wcześniej wspominałem, dostarczać towary na drugi koniec Polski, tak naprawdę wszędzie, gdzie chcemy, nie? No i dostęp do statystyk i analizy i personalizacja oferty to jest gdzieś tam powiązane, no bo tak naprawdę przy każdym kanale sprzedaży mamy możliwość analizowania tego, jak nasi klienci się zachowują, dlaczego przychodzą tutaj do naszego sklepu, ile tych klientów w skali miesiąca odwiedza, które strony czy które kategorie są najczęściej odwiedzane i względem tego personalizować ofertę, którą do klientów kierujemy. Możemy też przy realizacji czy sprzedaży, przy na przykład social mediach kierować reklamy do właśnie też określonej grupy odbiorców w oparciu o te statystyki, w oparciu o tą analizę. No i teraz tak, no dla kogo jest sprzedaż online? Myślę, że pytanie troszeczkę retoryczne, bo tak jak już tutaj wskazałem tutaj tych ludzików na prezentacji, no tak naprawdę dla każdego. Czy to osoby prowadzące działalność gospodarczą w trybie takim tradycyjnym, offline, że tak powiem, czy to osoby, które tej działalności nie posiadają. I jedni i drudzy tak naprawdę do tej sieci wejść mogą i mogą zacząć w każdym momencie realizować tą sprzedaż. No i teraz tutaj pytanie krótkie do Was na czacie. Możecie odpowiedzieć w skrócie, krótkimi informacją. Czy prowadzicie działalność gospodarczą, czy planujecie dopiero sprzedaż online i nie macie działalności gospodarczej? Okej, pani Kasia planuje. Dobra. Okej. Czyli tak. O. Dobra. Jest feedback. Super.
Super, no właśnie, więc tak naprawdę omówimy, postaram się Wam pokazać, w jaki sposób gdzieś ten biznes można rozkręcić dostępnymi kanałami sprzedaży online. Nie? Więc zacznijmy sobie od mediów społecznościowych. Z Facebooka korzysta każdy z nas, z Instagrama również. TikTok tak naprawdę jest skierowany do młodszej grupy odbiorców, ale coraz starsi też zaczynają korzystać. LinkedIn, portal stricte biznesowy, ale tak naprawdę przez każdy z tych kanałów tutaj mediów społecznościowych możemy rozpocząć tą sprzedaż sieci. Na pewno jest to gdzieś tam kierunek konieczny, aby klientów pozyskiwać czy tą sprzedaż budować. Nie, mając na uwadze przede wszystkim tą kwestię wysokich kosztów, które mogą być z tym związane. Mamy do wyboru też platformy marketplace'owe, czyli tak zwane na platformy sprzedażowe. No i tutaj mamy grupę tak naprawdę platform kierowanych do osób bez działalności gospodarczej i grupę platform kierowaną do działalności, do osób z działalnością gospodarczą. Nie? Czyli tak naprawdę na Vinted, OLX czy Etsy sprzedają zazwyczaj osoby prywatne, natomiast Allegro, AliExpress czy Amazon wybierają tutaj przedsiębiorcy. Czy jedni i drudzy mogą tutaj znaleźć coś dla siebie, natomiast jedne i drugie platformy no, rządzą się gdzieś tam swoimi prawami. Tak? W przypadku platform takich dla klientów biznesowych, Allegro, AliExpress i Amazona, no tutaj na pewno trudnością może być kwestia prowizji pobieranej przez te platformy za realizację sprzedaży, z tego co mi klienci mówią, i też to może być gdzieś tam bardzo duży koszt. Natomiast w kwestii właśnie tych portali tak typu Vinted, OLX i Etsy, no tutaj mamy gdzieś tam ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o na przykład szybką wysyłkę zamówienia, musimy gdzieś tam realizować zamówienia przez całą platformę i to też jest gdzieś czasochłonne. W przypadku Vinted na przykład nie możemy wypłacić środków od razu, tylko musimy gdzieś tam czekać, żeby z tego portfela do nas zeszły. Więc warto zastanowić się, czy nie poszukać alternatywnie, poszukać jakiegoś właśnie innego rozwiązania albo dołożyć drugą nogę do tego kanału sprzedaży, żeby po prostu tych klientów z tamtych platform kierować bezpośrednio do nas, czyli bezpośrednio do naszego sklepu czy naszej platformy. Więc przejdźmy może tutaj właśnie do trzeciego takiego głównego kanału sprzedażowego, czyli sklepu internetowego. Czy założenie tego sklepu to takie proste jak te poprzednie modele sprzedaży? Na pewno przy tych poprzednich wielu z Was miało z tymi poprzednimi doświadczenia. Na pewno wiele rodzi się pytań w kontekście tworzenia platformy sklepowej i wiele trudności gdzieś tam w głowie się kłębi, które możemy właśnie napotkać. I pokrótce tylko wspomnę o tym, co tutaj przy tworzeniu sklepu w takim tradycyjny sposób może nas czekać. Czyli tak, koszty początkowe operacyjne, no i tutaj jest konieczność inwestycji w budowę sklepu, zakup domeny, hosting, pomoc webmastera oraz ewentualne jakieś dodatkowe oprogramowanie. Tutaj na pewno one mogą być niejednokrotnie wysokie, w szczególności kiedy planujemy otworzyć gdzieś tam platformę, która będzie gdzieś tam spełniała wszystkie nasze oczekiwania i potrzeby, no to na pewno te koszty mogą nas przerosnąć. Oprócz tych kosztów początkowych też trzeba pomyśleć o tym, że samo utrzymanie platformy to też są pieniądze. Czyli tak naprawdę regularne opłaty za hosting, certyfikaty SSL, aktualizacje, czasami wsparcie techniczne, to też są koszty, które trzeba wkalkulować w biznes i tak naprawdę one mogą pochłaniać bardzo dużo, a tak naprawdę te koszty moglibyśmy przeznaczyć na jakieś właśnie działania marketingowe powodujące czy pomagające w promocji marki. Umiejętności techniczne,
konieczność posiadania lub zatrudnienia osób z umiejętnościami technicznymi do obsługi też sklepu, jeżeli takiego doświadczenia wcześniej nie mieliśmy. O tym też wspomniałem na wstępie prezentacji webinaru. Więc tak, w odpowiedzi na te pytanie chciałem Wam pokazać, jak w kilka chwil można sklep internetowy założyć na przykładzie naszej platformy Stores Cyberfox. Pozwolicie, że tylko przerzucę się na ekran udostępnienia i powiedzcie tylko, czy wszystko widać dobrze. Tak, dobra, pani Justyna powiedziała, że tak, okej, super, świetnie. Dobra, no to w takim wypadku tak, zacznę od tego, że każdy z Was może spróbować sobie przetestować Stores za darmo. Tak naprawdę to nic nie kosztuje, a możecie sprawdzić, czy jest to dla Was. Natomiast ja postaram się tutaj Was w tym początkowym etapie po części wyręczyć, pokazać właśnie, jak to zrobić. Także jeżeli możecie, no to możecie równocześnie w drugiej karcie sobie otworzyć stronę CyberFox i podążać po prostu za moimi tutaj krokami, nie? Dobrze, więc tak, zaczynamy od powiedzenia czegoś o sobie. Potrzebujemy tak naprawdę adres mailowy do utworzenia tego konta, więc podaję tutaj też podaję adres testowy. Potrzebny jest też numer telefonu. Zachęcam Was, żeby podawać prawdziwe numery telefonów, ponieważ nasz dział pomocy i wsparcia technicznego oraz ja i też moi koledzy będziemy się z Wami kontaktować w kwestii właśnie pomocy przy tej konfiguracji, w kwestii doradzenia i doboru odpowiedniego właśnie rozwiązania dla Was. Także tutaj zachęcam, żeby podawać numer prawidłowy. Bardzo prosta rzecz, możemy wygenerować tutaj hasło sobie automatycznie, musimy się głowić, jakie wybrać. Też do czego zachęcam, no bo na pewno to gdzieś tam zwiększy bezpieczeństwo w sieci. Bardzo często używamy takich samych haseł wszędzie, a to też jest gdzieś tam ryzykiem w kontekście właśnie bezpieczeństwa, nie? Więc możecie tutaj to hasło wygenerować i klikamy, no to jedziemy. Szybko przekieruje nas na tutaj kartę wyboru branży, w której działacie. Szablony, które przygotowaliśmy, są dedykowane odpowiednim branżom, natomiast możecie sobie śmiało włączyć wszystkie i zobaczyć, wybrać taki, który będzie pasował Wam wizualnie. Każdy ma inne preferencje, więc tutaj jestem w tym pełna dowolność. Tymi strzałkami oczywiście tutaj sobie możecie przejść między tymi szablonami, które są dostępne i śmiało brać ten, który Was interesuje. No ja tutaj wybiorę szablon sztuka, on jest dedykowany gdzieś tam bardziej biznesom, które właśnie sprzedają jakieś artystyczne tematy. Nie? Przechodzę do wyboru stylu. Możemy wybrać bazę kolorystyczną w kolejnym kroku, która tutaj nam odpowiada dowolnie. Zaznaczę, że można te kolory również zmieniać później w kokpicie sklepu i dostosować do swoich potrzeb. Tutaj mamy też możliwość podglądu tego szablonu, żeby zobaczyć, jak on wygląda, natomiast wygląda w pełnym wydaniu. Wybieramy układ strony głównej i tutaj tak, moja rekomendacja jest taka, skupcie się na tym, ile produktów na początku chcecie sprzedawać i względem tego dostosujcie wielkość modułu. Jeżeli macie mały sklep, posiadacie kilka gdzieś tam produktów, artykułów, no to zachęcam do sprawdzenia minimalistycznego. Jeżeli gdzieś tam kilkadziesiąt, no to tutaj standardowy i powyżej kilkaset bym dał tutaj rozbudowany. To jest wedle też preferencji. Służy to temu, żeby tak naprawdę sklep jak najlepiej wyglądał względem ilości produktów, które na tym sklepie chcemy mieć. Kolejny krok. Możemy wybrać dodatkowe podstrony.
rekomendujemy wybranie tych pięciu podstawowych, natomiast możemy od razu te podstrony sobie rozszerzyć, dodać formy płatności i zwrot reklamacji, aby móc już z poziomu kokpitu to gdzieś tam sprawniej uzupełniać i żeby mieć to wszystko na wierzchu. Okej, okay, teraz tak, nazwijmy to po imieniu. Tutaj wpisujemy nazwę swojego sklepu, z czym zaznaczę, że nie jest to nazwa finalna nazwa domeny, czyli tego, co będzie się wyświetlało w oknie wyszukiwarki czy w pasku tutaj do góry. Możecie dowolnie go nazwać, nie ma to znaczenia. Domenę podłączamy tak naprawdę po wyjściu z trybu konserwacyjnego, czyli możliwość domeny tak naprawdę będzie dostępna, jak zdecydujecie się na wybór tego rozwiązania i wtedy będzie można sklep również opublikować. W kolejnym kroku mamy kilka krótkich pytań kierowanych dla Was. Tutaj no zachęcam też, żeby podawać spreferowane godziny kontaktu. Wówczas ja albo tutaj moi współpracownicy skontaktujemy się z Wami właśnie w preferowanej godzinie. Też informacja, czym się zajmujecie i jakie macie doświadczenie, pozwoli nam na dobór odpowiedniego rozwiązania czy odpowiedniego pakietu tego rozwiązania Stores. Myślę, że po prostu więcej będziemy mogli Wam powiedzieć na wstępie, nie? Jak te informacje tutaj podacie. Okej, okay. Szablon został przygotowany tutaj, przechodzimy do panelu sklepu. Kilka chwil, głód wody. Dobra. Okej, okay. jesteśmy już w kokpicie sklepu. Wita nas Sylwia tutaj w tym panelu i tu też oferuje pomoc, podobnie jak teraz na czacie. Także śmiało korzystajcie tutaj z tych podpowiedzi, które są widoczne w tych murkach. To jest wszystko ładnie opisane, tak aby przez te pierwsze kroki do gdzieś ustawienia sklepu przejść. W pierwszej kolejności ten styl sklepu wybraliśmy. Tutaj w tej natomiast zakładce możemy sobie zmienić ten szablon i wybrać inny, jeżeli ten, który wybraliśmy pierwotnie, nam nie odpowiada. To jest krok pierwszy. W drugim kroku w module komunikaty pokazujemy, że będą się pojawiały właśnie informacje odnośnie tego, co na stronie się aktualnie dzieje i na jakim etapie wystartowania ze sklepem jesteśmy. Także myślę, że fajnie jest to sobie tutaj monitorować. Trzeci krok, pokazanie panelu bocznego. To będzie główny gdzieś panel, który będzie służył Wam do nawigacji i zarządzania całym sklepem. Tak jak tutaj jest napisane, te funkcje są zgrupowane w 7 głównych kategoriach, by ułatwić przeglądanie i zarządzanie nimi. No jest to tak naprawdę wrzucone to, co jest potrzebne. Czwarty podpunkt to jest kwestia możliwość używania funkcji dodaj. Poprzez ten skrót tak naprawdę możemy z każdego miejsca w panelu tutaj dodać nowy produkt, stronę, zamówienie, kupon użytkownika oraz zdjęcia i wideo. No na pewno to ułatwia gdzieś tam edycję i dodawanie produktów, jak już ten sklep mamy zbudowany. To jest duże ułatwienie. No i kwestia punktu piątego, czyli kwestia pomocy. No bo pomoc tutaj w ramach Stores jest dostępna przez cały okres trwania współpracy. Nawet na tym etapie testowania, jak będziecie sobie testowali rozmowę, możecie testowali rozwiązanie, możecie śmiało skorzystać z właśnie kontaktu telefonicznego z naszymi specjalistami, którzy po prostu pomogą przy tej konfiguracji, pomagą i w kwestiach technicznych, jakby coś się ze sklepem działo, ale też w takich przy tworzeniu sklepu. Więc tutaj ta pomoc jest naprawdę szeroka, a też myślę, że taką ważną kwestią jest możliwość konsultacji i pomocy przy konfiguracji po rozpoczęciu współpracy w formie wideo, w formie takiego dwugodzinnego, też można powiedzieć, może nie webinaru, ale tutaj właśnie spotkania, na którym pomożemy ustawić to, co może sprawiać Wam trudność. Możecie śmiało korzystać też z maila pomoc@cyberstores.pl lub też z czatu dostępnego w prawym dolnym rogu.
Teraz tak, jesteśmy w kokpicie sklepu. Pokażę Wam jeszcze takie gdzieś tam kluczowe elementy, które mogą być dla Was ważne. Tutaj możemy przejść do takiego wyglądu sklepu, który do aktualnego wyglądu sklepu, tak? Poprzez kliknięcie właśnie zobacz sklep. Do góry poprzez pamięć podręczną, tak zwany cache, możemy czyścić tutaj tą pamięć podręczną, co jest pomocne przy edytowaniu sklepu. Jeżeli dodajemy jakąś tam ilość produktów, zmieniamy wygląd, no to warto ten cache wyczyścić, żeby sklep się odświeżył i też wyglądał jak po zmianach, a nie przed nimi. Nie? To też jest ważne. Kwestia integracji, bo te integracje w Storesie też są dostępne. Mamy integrację, jeżeli chodzi o dostawców z platformą Apaczka, czyli platformą, która jest takim hubem, można powiedzieć, między kilkunastoma różnymi dostawcami tutaj paczek w Polsce i poza. I tutaj tak naprawdę możemy włączyć tą integrację. To jest dostępne w standardzie. Druga kwestia kluczowa, no to jest integracja z płatnościami, bo każdemu z nas zależy na szybkich płatnościach, na realizacji płatności Blikiem, Google Payem i tak dalej. I właśnie platformą TPay możemy to śmiało włączyć. Pozostałe integracje, czyli możliwość integracji z InPostem, jeżeli mamy konto w InPoście, też możemy bezpośrednio zintegrować z platformą. Jeżeli nie mamy jeszcze platformy takiej stricte księgowej, no to jest i firma oraz fakturownia do zarządzania właśnie kwestią i faktur. Jeżeli chodzi o narzędzia analityczne, możemy je podpiąć poprzez Google Tag Manager. Jeżeli korzystaliście bądź chcecie korzystać z Google Analytics i Search Console do mierzenia ruchu na sklepie, to w ten sposób możecie to śmiało zrobić. Tutaj jest jeszcze, myślę, taka przydatna zakładka marketing, w której możemy podjąć współpracę z którąś z firm, która mogłaby pomóc w pozycjonowaniu i realizowaniu reklam dla sklepu. Możemy tutaj optymalizować podpozycjonowanie też swój sklep samodzielnie używając tych wtyczek, na przykład wtyczką Yoast. Nie? Możemy dodać kupony, czy to tworzyć bazę newsletterową, żeby ten newsletter do klientów później kierować, bo to też jest możliwe. Zakładka wygląd i treści, tutaj zmieniamy wszystkie kwestie związane właśnie z wyglądem strony. Produkty, tutaj też możemy dodać produkt, możemy to zrobić albo poprzez tą zakładkę dodaj, albo poprzez tutaj produkty. No i tutaj możemy przeglądać wszystkie zamówienia realizowane i złożone. Tak to wygląda w dużym skrócie. Zachęcam Was, żeby sprawdzić i przetestować nasze rozwiązanie. Na pewno to gdzieś tam wiele nie kosztuje, na pewno kilkanaście minut, ale będziecie w stanie wtedy stwierdzić, czy sobie po prostu w tym poradzicie. Nasza pomoc techniczna jest dostępna przez cały czas, więc możecie na nas liczyć. Tutaj w prawym dolnym rogu jest tutaj brodacz, który pomoże właśnie też poprzez czat w odpowiedzi na jakieś trudne pytania. Nie? Więc tak, to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o sam kokpit sklepu. Tutaj wstrzymam na chwilkę udostępnianie i chciałem przejść do kwestii, tutaj już kreatorzy byliśmy, taką formę też analogową przygotowałem. Natomiast chciałem pokazać, jak tworzą sklepy klienci Stores. Co z tego sklepu tak naprawdę można, mówiąc kolokwialnie, wycisnąć. I tak, pierwszym przykładem jest ceratastudio.pl. Jak widać tutaj, osoba tworząca ten serwis zajmuje się sprzedażą własnoręcznie robionej ceramiki. Strona jest bardzo minimalistyczna. Są tak naprawdę cztery zakładki: sklep, outlet, zakładka promocyjna, która bardzo dobrze działa na konwersję, zakładka o mnie i kontakt. Duże, fajne zdjęcia prezentujące produkty, które też na pewno działają zachęcająco. Kolejnym dziś przykładem sklepu jest sklep Lumpster.pl. Ciekawostka, jest to sklep, w którym można sprzedawać
produkt, w którym właściwie sprzedawane są produkty cyfrowe, czyli e-booki, co też bardzo dobrze wpływa na budowanie świadomości wśród klientów i też rozpoznawalności marki, ale też wiarygodności. I równocześnie oprócz e-booków sprzedajemy produkty fizyczne, czyli mamy tutaj odzież damską, męską, premium, akcesoria oraz też jest zakładka promocyjna, która bardzo, bardzo dobrze działa. Tak jak już wspomniałem, w szablonach mamy też do wyboru szablon stricte pod sprzedaż e-booków czy sprzedaż produktów cyfrowych, więc możecie sobie ten szablon wybrać, jeżeli chcecie stricte e-booki sprzedawać, natomiast jeżeli chcecie sprzedawać trochę tego i w jakiś sposób to połączyć, no to zachęcam, żeby tutaj wybrać szablon bardziej pod typowy sklep i wtedy tą zakładkę e-bookową robimy pod te e-booki, to jest gdzieś tam na pewno zdecydowanie bardziej czytelne. Kolejnym przykładem jest sklep motki-dobramirki.pl i tutaj bardzo fajny zabieg zastosowany na sklepie, mianowicie na banerze początkowym informacja o promocjach. To też możecie śmiało w storsie edytować i zmieniać. To też na pewno fajnie działa pod kątem konwersji. Myślę, że sezonowo warto wrzucać czy zmieniać te banery, aby klientów zachęcić do tego, żeby dokonywali zakupów, ponieważ mogą otrzymać tutaj summer bag na przykład, nie? Więc te banery też na pewno działają na wyobraźnię. Myślę, że kwestią też taką fajną, o której akurat tutaj na przykładach nie wskazałem, jest też darmowa dostawa, co też można tutaj gdzieś wrzucić w takiej belce do góry i to podkreślić. Natomiast przejdę teraz tutaj do punktu, jak korzystać z kilku kanałów sprzedaży na podstawie tych wyżej pokazanych sklepów. Bo jak się okaże, Cerata Studio na początku mocno rozwijała swoje konto instagramowe. Konto instagramowe i tutaj bazując na tym koncie też tworzyła już content na stronie. Niejednokrotnie tutaj widzimy, że można tutaj zaoszczędzić trochę czasu na tworzeniu zdjęć i można wykorzystywać je w różnych kanałach sprzedaży na przykład. Tutaj ta donica jest wykorzystywana i tutaj na Instagramie i na stronie. W pierwszej kolejności bazowanie tutaj na Facebooku i tworzenie tego kontentu na Facebooku pozwala na pewno też zbudować zaufanie i tą rzeszę klientów zainteresowanych tematem. Możemy tworzyć wideo, które tutaj bardzo fajnie działa na wyobraźnię. Klienci coraz częściej te rolki wideo oglądają, prezentujące produkty. Możemy dodawać zdjęcia tutaj też w tej sekcji, tej głównej na Instagramie. Generalnie chodzi o to, żeby ten ruch i tą sprzedaż na Instagramie generować, ale docelowo kierować klienta na sam sklep, żeby samą płatność zrealizował już na sklepie, bo to dla klienta też będzie zdecydowanie dużo większe ułatwienie po prostu, tak? Zrealizuje sobie płatność blikiem po przekierowaniu i dokona zakupu i dla Was to też będzie zdecydowanie szybsza droga niż wymiana wiadomości na Instagramie czy na innym portalu społecznościowym. Także kierowanie na platformę sklepową to jest bardzo, bardzo istotny element. Sklep Lumpster. To jest też kolejny przykład, w którym jest bardzo fajnie rozwiązany temat wielokanałowości. Lumpster też działa na Instagramie podobnie jak Cerata Studio, ale chciałem tutaj, i to wygląda jakby model wygląda podobnie, natomiast chciałem wskazać tutaj element, którego Cerata Studio akurat nie miała, czyli bazuje też na pozyskiwaniu klientów poprzez blog, niezależny blog o modzie, w którym porusza różną tematykę i rozwija wiedzę klientów. Blog wpływa też bardzo fajnie na budowanie wiarygodności tutaj wśród użytkowników i linkując z tej strony blogowej do sklepu, dodatkowo wzmacniamy pozycję samego sklepu, który przykładowo jeszcze raczkuje. Nie? Więc
tworzenie treści, budowanie bloga, jeżeli posiadacie inną stronę internetową, to też zachęcam do tego, aby ten sklep niezależnie też tworzyć i linkować między stroną, powiedzmy, blogową czy główną, a sklepem. No i ostatni przykład, Motki Dobromirki. Tutaj, jeżeli chodzi o rozwiązanie, jeżeli chodzi o linkowanie, jest to rozwiązane tak, że Pomysłowa Dobromirka bazuje na swojej grupie fanów na Facebooku. Z Facebooka, podobnie jak w przypadku Instagrama, można podlinkować swoją stronę internetową czy sklep internetowy i kierować klientów na finalizację zamówień właśnie poprzez sklep, co jest zdecydowanie szybsze. Tutaj Motki Dobromirki też posiada swoją stronę internetową z blogiem, który linkuje do sklepu i działa tutaj też to podobnie, tak? Im więcej kanałów sprzedaży mamy gdzieś tam uruchomionych, tym tak naprawdę ta sprzedaż może być bardziej efektywna. Można zacząć tak naprawdę od bezkosztowo tworzenia wpisów na Facebooku, Instagramie, potem linkować do sklepu i tą pozycję sklepu budować gdzieś cyklicznymi dalszymi działaniami. Stores jest dla Ciebie, jeżeli... Może tutaj zestawiłem sobie takie pięć podpunktów, dla kogo to nasze rozwiązanie jest kierowane. Więc tak, jeżeli chcesz samodzielnie założyć i prowadzić swój sklep internetowy, tutaj samodzielne zarządzanie sklepem, myślę jest kluczowe. Jeżeli nie chcemy oddawać jakby swojego biznesu komuś z zewnątrz, nie? Jeżeli chcemy szybko zacząć sprzedawać, bo tutaj w krótki, szybki sposób możemy ten sklep sobie zbudować. Jeżeli potrzebujemy gotowego rozwiązania do założenia sklepu, też je tutaj otrzymujemy. Jeżeli nie chcemy inwestować w dedykowany sklep, czyli jeżeli nie mamy indywidualnych wymagań w kontekście tego, jak ten sklep ma wyglądać, bo jakie funkcje ma posiadać, więc z pewnością możemy tutaj sobie pozwolić na starcie na rozwiązanie stores. No i jeżeli nie mamy działalności gospodarczej, albo mamy tą działalność gospodarczą, czyli tak naprawdę też stores wraz z całą integracją płatności i dostawami jest dostępny dla osób bez działalności gospodarczej. No i teraz przejdźmy do tego, ile kosztuje stores. Jak to wygląda? Cały cennik i wszelkie informacje też możecie sobie sprawdzić, zobaczyć śmiało na cyberforks.pl/stores. Tam jest aktualny cennik wrzucony, ale pokrótce tutaj omówię, jak to wygląda. Pakiet start rozpoczyna się od 19 zł na miesiąc, natomiast rekomendowany pakiet standard to jest 49 zł miesięcznie. Każdy z tych pakietów jest dedykowany gdzieś tam innym potrzebom klientów, czyli tak naprawdę w zależności od tego, ile produktów mamy, jak duży asortyment, tym bym się kierował przy wyborze pakietu oraz też tym, jak dużo gdzieś tam tych klientów w skali miesiąca będzie naszą stronę odwiedzać. Jeżeli mam przykładowo dwa produkty, a są one mocno rozpoznawalne w innych kanałach sprzedaży, rekomenduję na przykład pakiet standard, no bo tutaj otrzymam zdecydowanie szybszy po prostu serwer dedykowany i liczba zamówień miesięcznie będzie zdecydowanie większa do realizacji. Nie będzie tutaj problemu na pewno z obciążeniem tego sklepu przy dużej ilości zamówień. Na spokojnie musicie tutaj sobie gdzieś tam zapoznać się z tą ofertą. Natomiast po założeniu tego okresu testowego moi koledzy czy też ja będę się kontaktował z Wami w kwestii omówienia i dobrania odpowiedniego rozwiązania. I jak tylko będziemy się kontaktować z Wami, no to tutaj na hasło webinar, jeżeli takie hasło podacie, jak do Was zadzwonimy, no to też dodatkowo dostaniecie upominek od nas i dodatkowo rok gratis do rozwiązania na rok, nie? Czyli tak naprawdę zamiast roku będziecie mieli usługę na 2 lata i dodatkowo upominek i przez ten okres nie będziecie musieli się martwić o dodatkowe koszty. No i teraz sobie przejdźmy do sesji pytań i odpowiedzi. Widziałem tutaj, że Sylwia bardzo intensywnie odpowiadała na czacie i pytanie, czy tutaj jeszcze jakieś pytania zostały zadane.
dodatkowy dla mnie. Jesteście tam? Już jestem, tak. Nie, Sylwia tutaj bardzo sprawnie odpowiadała na pytania na naszą czacie. Takie, które się najczęściej powtarzały i może to Bartek byś powiedział tutaj ogólnie, to są pytania o koszt domeny. Przeważnie zarówno ten pierwszy rok, jak i później przedłużenia domeny. Okej, okay. Więc tak, jeżeli chodzi o koszt domeny, to w przypadku platformy Stores przez pierwszy rok otrzymujemy domenę całkowicie za darmo. Natomiast kolejny rok, no to jest w zależności od tej domeny, jaką wybierzemy, no koszt około 150 gdzieś tam złotych rocznie. 150-200 zł rocznie, trudno to gdzieś tam określić, bo te ceny też się zmieniają, ale ważne, że ten pierwszy rok macie za darmo, czyli ten czas na rozkręcenie tego biznesu, tutaj ta przestrzeń jest, nie? Tak, ja też tutaj w uzupełnieniu wkleiłem Wam na czacie cennik domen właśnie w zależności od rozszerzenia, jak to wygląda u nas w Cyberfox. Tutaj też się pojawiało takie pytanie o te 2 godziny indywidualnego spotkania, bo to jest takie spotkanie, które jest jeden na jeden z klientem. Także to nie jest żadne nagranie, które jest jakoś wcześniej przygotowane, tylko każdy klient indywidualnie się umawia na takie spotkanie konfiguracyjne i ono tutaj jest stosowane pod konkretne potrzeby właśnie waszego sklepu, konkretne problemy, które się mogą tam pojawić, czy jakieś wyzwania. Także to też tutaj tak odpowiadam ogólnie. I jeszcze tak sobie tutaj przeglądam na szybko. Padało tutaj też pytania o integrację. To też tutaj Sylwia odpowiadała, bo one były dosyć szczegółowe. Tutaj też jest pytanie o to, jak można się zgłosić na konsultację, pan Mariusz pyta. No. Tak jak tutaj wcześniej wskazałem, najprostszą metodą będzie założenie konta testowego, rozpoczęcie tego testowania, przejście przez ten proces i tutaj my otrzymamy wówczas informację, jak podacie prawidłowy numer telefonu i skontaktujemy się z Wami, aby doradzić i pomóc przy doborze rozwiązania, nie? I odpowiedzieć na jakieś tam szczegółowe pytania, które się na pewno pojawią. Też tutaj nie wiem, czy Bartek coś widzisz, jeszcze jakieś pytanie? Tutaj widzę, że jest pytanie jeszcze, czy najlepiej mieć przed zakładaniem sklepu wszystkie opisy i zdjęcia. Ja tutaj powiem tak, każdy dzień zwłoki, jeżeli jakby, im dłużej zwlekamy z rozpoczęciem sprzedaży w sieci, no tym więcej konkurencji nas jakby wyprzedza. Więc warto po prostu rozpocząć działać i krok po kroku sobie budować ten content na sklepie, tak? Dodając zdjęcia, dodając treści i rozbudowując go cyklicznie. To, że dodamy na początku, to nie znaczy, że tutaj mamy zamknięty temat, nie? Dobrze, widzę jeszcze Bartek pytanie. Czy można podpiąć sklep pod już istniejącą u Was domenę? Jak najbardziej, oczywiście. Pewnie jest to możliwe i tutaj też nasze wsparcie techniczne pomaga przy podpięciu tej domeny na etapie już rozpoczęcia współpracy, jeżeli byłyby trudności. Nie? Jak najbardziej tutaj ta pomoc jest dostępna również w tym obszarze. Tak, tutaj też Dorota pisze, że ma u nas swoją stronę internetową i czy możesz ją rozszerzyć od sklepu. Oczywiście możesz, jak najbardziej tutaj też albo tą domenę, którą masz, możesz wykorzystać pod nazwę sklepu, albo jeśli chciałabyś na tej stronie zachować tą zawartość, która tam jest, możemy również utworzyć subdomenę sklep.twojadomena.pl i wówczas taki sklep będzie po prostu funkcjonował w subdomenie twojej tej pierwotnej strony internetowej. Dokładnie tak. Że my sobie tutaj przeglądamy pytania. Już sobie tutaj jeszcze... Dobrze, jeszcze takie padło pytanie o działalność gospodarczą. Czy ona jest konieczna od razu? Ona nie jest konieczna. Także jeżeli macie jakiś pomysł, to ja może też troszeczkę odpowiem, bo też tutaj Wam poleciłem na czacie artykuł, który sam zresztą przygotowałem na bloga. Także ten temat sobie sam zgłębiłem, więc opowiem. Taka działalność gospodarcza nie jest konieczna od razu. Możecie sobie działać w ramach działalności nierejestrowanej, ten sklep sobie przetestować, czy w ogóle ten pomysł, który macie, będzie
że tak powiem, zażre na rynku, będzie działał i będzie sens po prostu ten pomysł ciągnąć dalej i rozwijać go. Więc my też tutaj ze swojej strony mamy dla takich klientów działalność nierejestrowaną z integrację z płatnościami, także też nie musicie się o to martwić, możecie takie płatności jako osoba fizyczna mieć w sklepie. O to też zadbaliśmy. To jest to pytanie i tak jak powiedziałem, tutaj zapraszam do artykułu blogowego i do naszego e-booka, gdzie jest więcej informacji na ten temat. Pan Michał jeszcze zadał pytanie, czy domena jest w cenie sklepu. Przez pierwszy rok domena jest za darmo. Dokładnie tak. Padało jeszcze pytanie o wersje językowe inne niż język polski. To znaczy tak, na ten moment jest dostępna tylko wersja językowa polska. W planach mamy też w niedalekiej przyszłości rozszerzanie tych wersji językowych o kolejne języki. To też jest jeden z takich też priorytetowych tematów. Dobrze. Kolejne pytanie. Czy mając konto w CyberFolsk i skrzynki mailowe jest potrzebne osobne konto mailowe dla sklepu? Znaczy to konto można utworzyć niezależnie też na samym sklepie, bo każdy sklep ma w zależności od pakietu od jednego konta mailowego do 5 indywidualnych. Natomiast to zewnętrzne konto też można podłączyć pod sklep, tak żeby zarządzać i otrzymywać powiadomienia o zamówieniach. Tutaj to jak najbardziej. Dobrze. I jeszcze padły pytania związane z dropshippingiem. Czy integracja z hurtowniami do sprzedaży dropshipping jest możliwa? Jest to możliwe poprzez integrację z platformą Baselinker. I tutaj przez tą platformę jak najbardziej możemy zintegrować Storsa. Albo drugą opcją jest, jeżeli współpracujemy z hurtowniami niezależnie i ta hurtownia dostarczy plik XML, to możemy go też zaimportować poprzez wtyczkę dropshipping. Dobrze, jeszcze jedno pytanie. Czy sklep można zintegrować z programem do fakturowania faktura e-business 2.0.19.10? Z poziomu samej platformy, tak jak już wspomniałem podczas webinaru, jest możliwość integracji z fakturownią oraz e-firmą bezpośredniego. Natomiast jeżeli chodzi o e-business, będzie tak, prawdopodobnie powinno być to możliwe poprzez Baselinkera, czyli tutaj niezależne, czyli to narzędzie do integracji i zarządzania sklepem, nie? Czy też jest zewnętrzne narzędzie. Jeszcze sobie tutaj przeglądam pytania. Wydaje mi się, że wszystkie. Jeżeli mielibyście jeszcze jakiekolwiek pytania, na które tutaj nie odpowiedzieliśmy, to możecie do nas pisać jak najbardziej. Sylwia podała tutaj w czacie swojego maila, więc myślę, że najlepiej pisać do Sylwii, skoro już tego maila udostępniła. Natomiast wydaje mi się, że udało nam się tutaj odpowiedzieć na zdecydowaną większość pytań. Dziękujemy Wam serdecznie za udział w webinarze. Zapraszamy na kolejne, które będziemy wkrótce też organizować, już takie może bardziej związane z konkretnymi tematami i kwestiami związanymi z prowadzeniem sklepu. Ten temat był dosyć ogólny. Natomiast wyczekujcie naszych maili, zaproszeń w swoich skrzynkach mailowych, bo na pewno na tym jednym webinarze nie poprzestaniemy i będziemy zapraszać Was na kolejne. Dziękujemy serdecznie. Dzięki, Bartek. Dzięki. Trzymajcie się. Dziękuję wszystkim. Do zobaczenia. Miłego.